Hello, z tej strony MazDXS, witam was w Final Station The Only Traitor DLC. No, ogólnie będziemy teraz grali DLC-ka. Przyszły znowu te zimowe czasy ciemności. Ja akurat specjalnie też dla was lampę przyciemniłem, żeby nie było aż tak jasno z tego ekranu, bo tak ciemna gra klimatyczna. I będziemy teraz przechodzić razem DLC-ka. Dobra, muszę się przygotować, niedługo wyruszyć. Bijemy tutaj mele. Mamy zombiaczka. O, mogliśmy go dojechać. Pistoletu na razie nie mamy. Jakieś laboratoryjne rzeczy. Na razie zwiedzimy całą mapę. Jak widzicie, z tego co pamiętam, to chyba kiedy... A nie, tutaj wodę zebrałem. Łatam. Okej, czyli musimy zebrać potrzebne rzeczy. Jak kupiłem tego DLC-ka, to ja tylko go na chwilę włączyłem, ale szczerze nie pamiętam, to było rok temu. Dobra, tutaj ksiądz na pewno jakiś działał. Zakon Adwentu. Rząd chciał, abyśmy uwierzyli, że trud, który poddano nasz naród, był jakoby skutek obcej inwazji, ale jeśli w istocie był to wrogi atak, to dlaczego wciąż żyjemy? Nasz duchowy przywódca, Remus Watt, znalazł odpowiedź na to pytanie, aby być... No, poddanymi przeszliśmy próbę, aby przetestować naszą wiarę, albowiem nasi Zbawiciele przybyli tu, by stworzyć nowy świat na fundamentach nowej wiary. Okej, czyli taki scenariusz trochę jak w rzeczywistości, że jak się pojawią kosmici, to... To część ludzi zacznie w nich wierzyć po prostu i powie, że to taka wiara. Symbol nowej religii, Remus Warder... Zerknąć. Więc potwierdzamy. Tutaj ktoś... Jack? Jesteś w domu? Jack latarnia? Transfer dany 100%. Coś tutaj na dół. O kurde! No, muszę poćwiczyć trochę. Ten mi się blokowało? Nie. Dobra, no tam wysyłał dane. Mamy. Nawet gdyby gliny wydarły się do mieszkania, nic nie wywęszą. Wszystkie dane są przechowywane na serwerze. Sprytne, dam znać szefowi. Przy okazji ugadaj go, żeby dał mi podwyżkę. Serwerownia. Mamy whisky, jakieś inne rzeczy. Ukryty pokój. Widziałem ścianę rozwaloną. Morgan. Morgan został. Tylko szmata. Szmaty zostały z niego. Strona 10. Na podstawie przytoczonych dowodów skłaniam się do stwierdzenia, że członkowie rady to jedynie marionetki należące podejrzewać, że Vermont White ma poważny powód, aby ukrywać ich prawdziwe nazwiska. Najbardziej jednak nurtuje to, kim są i jakie zamiary mają członkowie rady, skoro sam White gotów jest zawodzić za ich względy opinią publiczną. Okej. Okay. Henry. Kurde, też będzie zombiakiem. A nie. Wciąż żyjesz, Bogu dzięki. Co tu do diabła się wyprawia? Oni powrócili, a my musimy stąd pryskać. Zabierasz się ze mną? Okej, czyli dodałem ziomka. Paliwa jeszcze nie znaleźliśmy na tej mapie. No, jestem ciekawy, co tutaj się stanie się. Nie, tutaj nie mogliśmy jak otworzyć. Dobra, to idziemy na prawo. Tutaj do tych laboratoryjnych rzeczy. Tu jest samochód, to jest paliwko. I jest nasze auto, które już widziałem no, filmiki bądź co bądź jak wygląda DLC, że będziemy podróżować auciakiem. Już nie będziemy naszym panem konduktorem. Ale kim jesteśmy? Tutaj jest pytanie. Czy jesteśmy w jakimś tym towarzystwie, który walczy z kosmitami, z tego co rozumiem? Możemy to przyspieszyć.
żeby coś skraftować i policzyć. Znaczy policzyć. Dobra, czyli mamy kraftowanko. O, mamy stacje radiowe. Nie możemy zmieniać, możemy tylko wyłączyć. No oni sobie tam między sobą gadają. No, nie sądzę, żeby no wpuścili. Dobra, to tam w tym czasie, jak oni gadają, to wam przypomnę, ci, którzy nie oglądali Final Station, zachęcam do obejrzenia całej tej... no, całej tej serii, tak naprawdę, bo to od początku do końca przyszliśmy. I tam na koniec, teraz uwaga, ci, którzy nie oglądali, proszę już spauzować ten odcinek i pójść na ten na początek serii. A teraz dla tych, którzy zostali i nie chcą sobie przypominać poprzednich odcinków, no na koniec się dowiedzieliśmy, że te zombie to tak naprawdę kosmici i ta maś jest ewolucyjnym płynem, który miało osiągnąć, że będziemy człowiekiem takim najwyższym, co nie? Ale niestety większość ludzi jest niedoskonała i większość się zamieniła w takie zombiaki. A ci, którzy byli odpowiednio silni, znaczy może nie silni, wiecie, że fizycznie, tylko tam genetycznie najbardziej zbliżeni do idealności ludzkiej, to oni stali się nieśmiertelni, super szybcy, inteligentni i tak dalej. No, stali się takimi bogami tak naprawdę. I to potem ich poznajemy tam w czasie gry. No i oni tak naprawdę dają nam te swoje dary na koniec kosmici. Oni tam wygrywają tam normalnie, tam zabijają tego ostatecznego robota, którego tworzyliśmy, jak pamiętacie. Dobra. Czyli musimy znaleźć znowu woda, jedzenie, paliwo. Ale z tego co rozumiecie, no... ten... urocze miejsce. Fajnie, że on baseballem wali, a nie z pięści. On przynajmniej może walić paru naraz. I on zawsze jedzenie potrzebuje, musi znaleźć. Ej, to jest jakiś... pierwszy raz widzę takiego... O kurde. To są nowe zombiaki. Okej. Tylko pełzającego zombiaka to ja nie lubię. Okej, i ta gra ma chyba się bardziej skupić na bardziej małych lokacjach. O. Jak uderzamy, to chyba szybciej się poruszamy. Siu, 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 siu. Ale nie jestem pewien, jak to będzie. Dobrze, no przeżyjemy przygodę razem. Mamy wodę. Kurde, leżące zombiaki. Ej, a jak spamimy, to one... kurde, mogą nas ugryźć? Taki damage'owy szał? Czy nie wiem. Tutaj mamy salę kinową ukrytą. Repertuar, powrót strażnika 2, ostateczna walka. Okej, okay. Powrót strażnika 2, ostateczna walka. No, strażnika znamy, ale to... właśnie jestem ciekawy, jak to fabularnie jest. Czy to jest po tym... a, byłem ślepy. Czy to jest po tym, jak... już przeszliśmy. Hej, proszę, weź mnie ze sobą. Błagam. Sam się stąd nie wydostanę. Okej, okay. Zgarniajmy ludzi, zgarniajmy. Ale paliwa dalej z nimi nie znaleźliśmy. To jest pytanie, gdzie jest paliwo? Tutaj gdzieś się ukrywa? No, czy to fabularnie już kosmici przejęli Ziemię, czy to tam mniej więcej w tym samym czasie się dzieje? Nie wiem, no zobaczymy. Jeżeli dowiemy się, że gdzieś atomówka walnęła, no to wiemy, że w tym samym czasie to idzie. Bez paliwa nigdzie nie pojedziemy, no właśnie. A, bo tu mamy jeszcze lokację na lewo, okej. Okay. Jest tu ktoś tam, mamy piwnicę. Czy nie możesz chociaż wygrać lodówki? Nie mamy gdzie przechowywać tego całego polarnego żarcia. Okej. Ty, taka walka jest taka inna w tej grze. Nie wiem, czy przyjemniejsza, ale jest inna na pewno. Tu jesteśmy takim zabijaką. Ale trzeba znaleźć paliwo. Ja to będę całe lokacje przeszukiwał.
poszukiwał. Kurde, masz koda. Stół pokerowy. Rodzina Derby. Lodówka, kuchenka, kanapa, łóżko. Rodzina Johnsonów. Kredens razy dwa, szafa razy dwa. Okej, czyli tutaj w bliźniaku rodziny sobie grały z meblami. O, nie mają lodówkę. Jest leżący zombiak. I kurde, jak ja nie lubię tych leżących zombiaków. Okej, są zwłoki. Ale tutaj nic nam nie mówią, te zwłoki. Dobra, zanim tam jeszcze pójdziemy do piwnicy. Mają zboże? No, te zombiaki biegające są jakieś o wiele łatwiejsze. No, to młyn jest. Kurde, i zaskoczyłem. Także można zaskoczyć. Droga się zawaliła, cholerka. Okej. Coś tu mamy. Jest paliwko w końcu. No nie, nie, nie! O, Jezu, ale teraz zombiaki o wiele więcej biją. Dobra. Przynajmniej rozumiem, że może i my ich lepiej bijemy, ale one też i nas. Dobra, czyli trzeba bardziej trochę ostrożnie grać. Dobra, spokojnie. Ojojojojoj. Cyki jaszkiem. Dobra. Leżący zombiak. Jakieś skrzyniaszki. No tak. O kurde, no tak, bo przez... A ja teraz oni są easy. No, przez drabinę nie można tego trzymać uderzenia, ale... Nalajcie ich, dojechaliśmy. Jakiś błąd graficzny. Dobra, pora stąd uciekać dalej. Nie, napiszcie, co wy sądzicie o powrocie. Czekaj, ja schilowałem? Ale się? Już nie mam apteczkę? Nie, mam apteczkę. Czemu został ziomek schilowany? Jak mogę w ogóle między pasażerami przełączać? Czy to jest taka dosyć ważna wiedza? Nie. To jest nasz ziomeczek, kino operator. A my możemy tylko jednego typa naraz wozić? Okej, to dużo zmienia. Czyli musimy patrzeć, który, kto nam da tak naprawdę więcej. A nie, my kościach chyba wieziemy tylko raz z jednego typa dalej, tak? Bo tutaj gadamy do niego, że mamy się żegnać. No, czyli go zostawimy. Okej, tyle. Ale fajnie, że nie ma minigierek, bo te takie minigierki może to miały taki mały klimacik, że coś mieliśmy do roboty. Ale nie dało się czytać dialogów. Pozbyli się tego aspektu. Dobra, i jesteśmy. Dobra, to najpierw na prawo. Jakieś pustynia. Sprawdzę najpierw tutaj. Też musimy żarcie. Uuu, pistolet! Dobra, czyli na niebezpiecznych przeciwników mamy pistoleta. Chociaż to rewolwer, to wcześniej nie było rewolwera w tej grze. Opancerzeni. Tak, opancerzonego możemy tylko pistoletem zdjąć. Mamy żarełko. Michael, o, jest znak poczty, ten. Tych od transportu, no, kolei. Dotarła nowa partia, Electrum. Adam, jak zwykle, zamiast dostarczyć czysty surowiec, prezentował nam sam ochłap. Chce, żebyśmy prowadzili prace badawcze, czy przekopywali śmietnik. Rozmów się z nim, jeśli ta współpraca
dalej będzie się tak układać, powinniśmy skupić się na bardziej perspektywicznych projektach. Jak wiemy, te elektrum to jest te źródła prądu, które my kopiemy na ziemiach kosmitów, czy kosmici nam je dali? Kurde, no już nie pamiętam, jak to tam mniej więcej wygląda, ale to głównie no od tych kosmitów. Ten trafił nas. Laboratorium, tutaj mamy drzewko. Kurde. No nie! No trochę tak zbyt daje się uderzać. Ziemia, laboratorium. Jakieś wieści? Witaj, Adam. Udało nam się osiągnąć kilka nowych, alternatywnych stanów elektrium poprzez zastosowanie oscylatoria fotonowego Hirmana. Obawiam się, że w żadnej z próbek nie wyodrobniliśmy stałych wzorców. Miałeś za zadanie wzmóc efekt kryształu. Nic innego mnie nie obchodzi. W pełni rozumiem, ale znalezienie uwspólnionego rozwiązania musi siłą rzeczy potrwać. Niezrozumienie przez ciebie ważkości tego projektu jest rozczarowujące. Daję ci jeden dzień, jeśli nie osiągniesz w tym czasie żadnych wyników, wylatujesz. Okej. Okay. Ej, a to się może dzieje jeszcze przed w ogóle tym całym desantem. Okej, okay, komora tutaj odkażająca. Okej. Okay. Czyli są zombiaki, co strzelają. O kurde. Jego żyga można w powietrzu rozwalić, ale... Kurde, prawie całą amunicję nie go wywaliłem. Mamy napoje. Dla mnie ważne, coś mamy. Okej. Okay. Już wiemy, że ta agresywna berserkerowa szarża nie jest aż taka efektywna. Komentarz do inskrypcji obsługi. Nie istnieją przesłanki każące sądzić, że ekstrahowanie energii z kryształu przy stałej stopie jest obciążającym ryzykiem, np. kryształ stosowany w rizotolu. Próby jednak ekstrakcji znacznych ilości energii mogą skutkować niestabilnością. Należy się skonsultować z Kowalem oraz zespołem inżynierskim. Kowala to my poznaliśmy. Nie pamiętam już, czy był spoko ziomkiem, czy nie, no minął prawie tam rok. Sprawdzenie. Wpływ oscylatora fotonowego Herana na elektrum jest trudne do przewidzenia. Każde zastosowanie owocuje nowym wiązaniem. Wyjątek stanowi impuls 421 keV, który niszczą wiązania między cząsteczkami elektrium. Okej, czyli tym to możemy zniszczyć. 4, 2, 1, coś tam, trzeba zapamiętać. Mamy wyjście. Musi być gdzieś w pobliżu. Okej, okay, bramka z wykrywaniem metalu. No dobra, i co my damy? 1. Wpis na 274. Dane osobowe Adam H. Wiek, IQ, zdrowie psychiczne 8 do 10. 5. Zaangażowanie. Co to jest? W ciąży. Amanda, nie Adam, dobra. Tutaj nie mamy, zaangażowanie 2-1. Jakie IQ 104? IQ... Ej, dużo ma tego IQ. Przeciętny człowiek ile ma? 120, tak? Osobowy Herwin. IQ 100, o, to jest normalny człowiek. Wymaga relokacji. A czwarty nie istnieje. Okej. Okay. Nie ma. A, laptop. Odnaleziono mniej całkowicie zgodnych próbek niż początkowo zakładaliśmy. Wyślij wszystkie próbki o współczynniku mniejszym niż 7 do Bunker Labs. O, odwiedzaliśmy to miejsce. Te o wyższych wartościach możesz zatrzymać. Teraz wizyta jeszcze się nie rozpoczęła. Nie mamy pewności, czy wcale do niej dojdzie.
Czy wiedzieli, tak, to jeszcze jest przed wizytą. Nie obchodzi mnie wizyta, zabierz je do bunkra i zamknij. Spodziewam się wstępnych wyników testów w przeciągu tygodnia. Okej, czyli tutaj tak naprawdę coś się dzieje. O ku... Dobra. Mimik! Może myślałem, że ten mi nagle, nie wiem, nogę odgryzie czy coś. Więc szefa jest tutaj. Kiedyś tu pracowałeś? A niech to. On żyje. Prezes to ty? Wiem, że party. Parter? Priter? Dobra, nieważne. No jakoś się nazywa. Cześć szefie. Co ty robisz? Staram się dostać do schronu. Ach, schron. Tak. Nic takiego. A i oni mają umiejętności, które nam pomogą. Jest medyczny. Socjalny. Ale po co nam ten socjalny? No dobra, szefie, chodź. Pojedziemy razem. Jesteś mistrzem craftingu. Dobra. I myk. Leżący zombiak. Kreska 7.0. A tutaj są jeszcze drzwiczki. Elektrium. No, tylko przerobili na pieniądze. Jest woda. Dobra, czyli jeszcze musimy znaleźć benzynkę i możemy stąd spadać. Też ja to bym wykraftował jeszcze jakieś. Kurde, czy mnie dosięgło to? Naprawdę? Jak pójdę sobie z tej lokacji. Nie, on tu został. Kurde. No ale jakiego miałem zabić? No z gościa się zbugował. No nie, że tak daleko mnie cofnęło. Okej, znowu ta sama sytuacja. Dobra. Tym razem sobie poradziliśmy. O, tutaj. Palili Elerium. Cokolwiek, co tu robili? Tak chyba Elerium wygląda. Grudkę w Elerium widzieliśmy. Mam dziś nocną zmianę. Postaram się odłożyć największy kawałek Elektrium w magazynie pomiędzy kontenerami. Trwałe głowę go znaleźć i przemycić z ośrodka bez ściągania na siebie uwagi. Spotkajmy się u Martiego i rozejrzyj za kupcem. No to chyba był magazyn, ta grudka właśnie wielka. Dobra. Tutaj mamy ziomeczka. Chyba umarł. Wcześniej by to miał być kreseczki wygląda, jakbym robił sobie. Właśnie chodzimy na lałku. Tutaj mamy paliwo. Jestem ciekawy. No kurde, ta lokacja jest taka dosyć... Mówiłem, że kraw polega na małych lokacjach. Czemu na niebo jest ten? No, tutaj są przekleństwa wypikane. Ludzie pomierali w windzie sobie. Ktoś mi to mówi, że tu... O, tu nic nie ma, bo drzwi są zablokowane. Tam na górę jest chyba wyjście. A, to drzwi są zablokowane. Dobra. Idziemy stąd. Znaleźliśmy wszystko, co potrzebujemy. Wszystko gotowe, możemy wyruszać. Mamy ładne chmurne niebo. Dzięki za pomoc. 20 HP. Co to znaczy tego healowania, że on mnie healuje? Dobra, ja chciałbym tworzyć jedną apteczkę. O kurde, to dużo sobie tworzyliśmy w naboju. Czyli możemy jednego typa ze sobą wziąć, ale gościu ma najlepszy crafting na świecie, więc on będzie nas top craftował. Może nie jest dobrym healerem, ale crafterem jakim za to.
Też nie wiem, o co chodzi z tą trzecią statystyką, tym socjologiem, czy tam przegada, czy coś tam. Nie wiem. Na nic nie było. I teraz jeden z torrentów. Definicja budynku też tylko wykonują rozkazy. Nie sądzę, że sam byłby się schronił, gdybym mógł. Okej, czyli on jest szefem, ale taki no niby był szefem. Dobra, i mamy 30 minutę odcinka, przynajmniej u mnie. Resztę już sobie przejdziemy w kolejnym odcineczku. Dajcie znać, jak wam się podoba powrót do serii. Też jesteście ciekawi, jak ta fabuła się rozwinie, bo być co będzie taka gra fabularno-klimatyczna, no. Na tym to głównie to polega. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby nie przegapić innych odcinków. Też zapraszam na inne serie, live'y i tak dalej, dobra. Elo, masy, serwis, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Elo.